czas na główne wydanie informacji w TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Niemal dokładnie 2 lata temu przebrał się za policjanta, wziął ze sobą broń i pokaźny zapas amunicji. Kiedy prawdziwi policjanci chcieli go skontrolować, 41-letni Radosław Eś zaczął do nich strzelać. Jednego funkcjonariusza zabił, a dwóch innych zranił. W Rybnickim Sądzie Okręgowym oskarżony usłyszał dziś wyrok. Ani on, ani jego obrońca nie stawili się w sądzie. Fatima Orlińska. Radosław Eś resztę życia ma spędzić w więzieniu. O dożywotnim pozbawieniu wolności 41-latka w środę zadecydował Sąd Okręgowy w Rybniku, który nie miał wątpliwości, że 4 maja 2021 roku wycelował on broń w kierunku funkcjonariuszy policji po to, aby ich zabić. Radosław Eś miał wówczas przy sobie 2 sztuki broni palnej i zapas amunicji. Z kolei we krwi miał 2,3 promile alkoholu i był pod wpływem środków odurzających. Według opinii psychologiczno-psychiatrycznej był poczytalny i działał w pełni umyślnie. Wyjeżdżając z Siemoni, oskarżony zabrał ze sobą broń w postaci pistoletu Glock 17, który włożył zapas spodni i pistoletu maszynowego Skorpion wraz ze znaczną ilością amunicji, bo ponad 60 sztuk. Miał również ubrane elementy munduru policyjnego, miał kajdanki oraz gaz pieprzowy. Broń, jak wyjaśniał oskarżony, zakupił około 8-10 lat wcześniej. Sąd nie miał również wątpliwości, że osobowość dziś już skazanego odbiega od norm społecznych. On sam wcześniej miał przejawiać agresję słowną wobec najbliższych, która z czasem eskalowała. W ocenie biegłych Radosław Eś jest nieprzewidywalny i nieobliczalny, dlatego też prokuratura wnosiła o pozbawienie go praw publicznych. Do tego wniosku sąd jednak się nie przychylił. Ja myślę, że po zapoznaniu się z pisemnym stanowiskiem sądu zostanie podjęta ewentualnie decyzja w zakresie stosowania tego środka. Natomiast proszę Państwa, no, wyrok jest naprawdę niezwykle satysfakcjonujący. Cieszę się, że sąd podzielił praktycznie w całości i przyjętą przez prokuratora kwalifikację prawną, a także ostateczne wnioski o wymiar kary. W tym wypadku kara dożywotniego pozbawienia wolności była jedyną słuszną i sprawiedliwą karą, jaką można było wymierzyć za te czyny zarzucone oskarżonemu, w tej chwili już skazanemu. Radosław Eś zabił będącego na służbie 43-letniego Michała Kędzierskiego na ulicy Chełmońskiego w Raciborzu. Ranił też 2 innych policjantów, którzy chcieli go wylegitymować. Wcześniej policja dostała zgłoszenie o dziwnie zachowującym się mężczyźnie w stroju policjanta. W czasie trwania procesu Radosław Eś zmieniał zeznania. Podczas wygłaszania mów końcowych wybrzmiało jego przyznanie się do zabójstwa. Nie przyznał się jednak do usiłowania zabójstwa 2 innych funkcjonariuszy. Tragiczny poranek na autostradzie A1 w kierunku Rybnika. Doszło tam do wypadku, w wyniku którego na miejscu zginął 30-letni mężczyzna. Przez kilka godzin autostrada była zablokowana. Paweł Jędrusik. Samochód, którym jechał 30-latek, został niemal kompletnie zniszczony. Mężczyzna mimo reanimacji nie miał szans na przeżycie. Policja ma już wstępną hipotezę, jak doszło do wypadku. Doszło do najpierw kolizji samochodu ciężarowego z samochodem osobowym marki Fiat Panda. Tutaj kierująca samochodem dachowała. Na szczęście w stanie przytomnym została przetransportowana do szpitala. I tak naprawdę 6 minut później doszło do kolejnego zdarzenia, uderzenia samochodu osobowego marki Hyundai Getz w tył samochodu, który brał udział w tym wcześniejszym zdarzeniu. Nasze działania tutaj polegały na tym, żeby wydobyć tą osobę z samochodu, no i potem przystąpić do działań medycznych, resuscytacja, reanimacja razem z ratownikami i z PRM. W czasie wypadku na miejscu pracowały wszystkie służby. Przyjechał także prokurator. Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Rybnika trwały przez wiele godzin. Zablokowane były 3 pasy ruchu, a samochody jechały pasem awaryjnym. Wiadomo już, że kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy. Bytom rozpoczął naliczanie kar wykonawcy przebudowy ulicy Dworcowej. To jedna z większych inwestycji w mieście, która już po wydłużeniu terminu miała się zakończyć w maju. Jednak się nie zakończyła, a do wykonania wciąż pozostało wiele rzeczy. Paweł Jędrusik. Mieszkańcom dają się powoli we znaki uciążliwości związane z remontem ulicy Dworcowej w Bytomiu. Wśród nich są m.in. lokalni przedsiębiorcy, którzy poza kamerą mówią wprost, jest ciężko, choćby wtedy, gdy przyjeżdża dostawa towaru. Teraz to jeszcze jako tako się chodzi, ale na początku no to ja nie przyjeżdżałam, bo chore mam nogi. To ciężko było. Trzeba być cierpliwym. Cierpliwych wynagradza się. Bytom zdecydował, że będzie nakładał wysokie kary na wykonawcę przebudowy. Poinformował o tym kilka dni temu w mediach społecznościowych prezydent Mariusz Wołosz. Te kary będą naliczane za każdy kolejny dzień zwłoki. Niestety to kolejny przypadek pokazujący, że z terminowością, rzetelnością firmy bywa naprawdę
Różnie. Wykonawcą inwestycji jest firma Hucz S.A. z Częstochowy. W środę na Dworcowej praca szła pełną parą, ale do zrobienia jest jeszcze sporo. Niestety na dziś nie możemy mówić o zakończeniu wszystkich prac i gotowości wykonawcy do odbioru inwestycji. W trakcie są jeszcze zarówno roboty budowlane, montaż małej architektury czy wykonanie nasadzeń zieleni. Do dokończenia nawierzchni z kostki granitowej, jak również prace związane z monitoringiem kontrolującym wjazd samochodów na ulicę Dworcową oraz roboty w rejonie Placu Wolskiego. Koszt inwestycji to około 26 milionów złotych. Firma, która wykonuje pracę, poinformowała nas, że zwróciła się do bytomskiego urzędu z prośbą o kolejne wydłużenie terminu realizacji prac. Stwierdziła również, że te są już na ukończeniu. W Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu został otwarty po modernizacji szpitalny oddział ratunkowy. Wyremontowane zostały m.in. izba przyjęć i pokoje, w których badany jest stan pacjentów. Prace kosztowały około 3 milionów złotych i trwały ponad rok. To właśnie tu najczęściej trafiają ofiary bardzo poważnych wypadków i katastrof i właśnie tu zaczyna się ratowanie ich życia. Dlatego tak ważne jest, żeby zarówno pacjenci, jak i personel medyczny mieli jak najlepsze warunki. Wymieniliśmy cały sprzęt, który jest niezbędny, tak jak mówię, do monitorowania pacjentów, dla zapewnienia im odpowiedniego komfortu też przebywania w tym oddziale. Nowoczesna izba przyjęć, triaż medyczny, tak jak i w tym triażu, gdzie przyjeżdżają karetki, też zmieniły się zdecydowanie warunki dla pacjentów, bo wcześniej to, tak jak mówię, było to sprzed 15 lat. Szpitalny oddział ratunkowy w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu otwarty został w 2007 roku. Po ponad 15 latach SOR został gruntownie wyremontowany. Ta modernizacja, ta organizacja pracy w tej chwili, tak jak ona może być zorganizowana, bo pozwoli również na to, że pobyt pacjenta w tym oddziale będzie krótszy niż był do tej pory. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu jest jedynym w województwie śląskim centrum urazów wielonarządowych. Każdego dnia na szpitalny oddział ratunkowy zgłasza się tu 60 pacjentów z uszkodzeniami narządów klatki piersiowej, głowy i brzucha. Ta inwestycja spowoduje, że tempo pracy, obsługi i jakość obsługi pacjenta się zwiększy, bo rozmawiamy nie tylko o adaptacji miejsca, gdzie jest oczywiście lepiej, może ładniej, chociaż to dla pacjenta myślę, że nie ma żadnego znaczenia, ale to wpływa także na czas przyjmowania pacjenta, skróci, to jest kolejkowanie, czyli ten triaż, który jest niezwykle istotny, on też jest zdigitalizowany i też pacjenci będą wiedzieć, kiedy zostaną przyjęci. Koszt modernizacji SOR-u wyniósł prawie 3 miliony złotych. O tym, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna, akurat ich nie trzeba przekonywać. W Bytomiu 13 drużyn z całego województwa wzięło udział w trzecich Mistrzostwach Śląska w pierwszej pomocy szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy rywalizowali w 5 konkurencjach, podczas których współpracowali z profesjonalnymi ratownikami. Gotowi, by nieść pomoc, to hasło trzecich Mistrzostw Śląska w pierwszej pomocy. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego województwa zmierzyli się w 5 różnych inscenizacjach, które odzwierciedlały różne sytuacje wymagające ratowania życia. To nas przygotowuje potem, żeby być gotowym w każdej sytuacji. Na każdych zawodach nigdy nie powtarza się żadna scenka. Zawsze jest coś nowego i zawsze uczymy się jednocześnie, sprawdzając swoją wiedzę. I jest to dobre, ponieważ jesteśmy potem przygotowani w prawdziwym życiu. Jesteśmy świadomi tego, co trzeba zrobić i wiemy, jak zaaranżować osoby z zewnątrz i jak dobrze działać. W czasie niesienia pomocy poszkodowanym drużyny musiały wykazać się precyzją oraz szybkością. Uczestnicy mistrzostw zmierzyli się z takimi sytuacjami jak opatrywanie ran postrzałowych, postępowanie z niewybuchem czy wypadek komunikacyjny. Zderzenie samochodów osobowych, czołowe. Nie wiemy do końca, kto w kogo wjechał. Mamy osoby w środku, które spożywały alkohol, które są jakby uczestnikami tego zdarzenia. Ale nie wiemy do końca, jakie mają obrażenia. To muszą wziąć i wyciągnąć sobie sami uczestnicy tych działań. Mistrzostwa są organizowane z myślą o promowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu ratowania życia i udzielania pomocy. Ich celem jest nie tylko rozwijanie umiejętności praktycznych, ale też edukacja. Mamy drużyny, które wchodzą w tego typu udzielanie pierwszej pomocy dopiero, bo wiedza teoretyczna to jedno. My tutaj sprawdzamy wszystko od strony praktycznej. Tutaj zadania należy wykonać praktycznie, a nie tylko wiedzieć teoretycznie, jak w takich sytuacjach postąpić. Widzimy również, że czasami sztuczna krew czy pozorację, którą stosujemy, powoduje, że zamierają w trakcie udzielania pierwszej pomocy, więc jest to też taki dobry sposób przetarcia się przed tym, co może nas czekać w sytuacjach, kiedy faktycznie będziemy musieli udzielać pierwszej pomocy. Organizatorami mistrzostw były Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze i Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Taka była środa w informacjach TVS. Miłego wieczoru i do zobaczenia.